Także siemaneczko, to jest taki inny odcineczek z prezentacji dodatku Kun, tylko do pobrania jak widać. Nie wiadomo, czy to będzie wersja pudełkowa. Ta wersja, która jest do pobrania, kosztuje prawie 15 euro. No to tak dość sporo jest. No więc co? Tutaj można zobaczyć, jest jakaś fajna talerzóweczka z takim jakby podsiewaczem. Czyli pewnie można tutaj zastosować jakiś nawóz sztuczny, czy też może trawę, można tutaj zasiać jakiś poplon, rzodkiew oleistą przykładowo. Tutaj mamy presę Kuna z owijarką od razu do okrągłych bel. Tam widać już w oddali jakąś chyba zgrabiareczkę. Pewnie to jest taka, jaka jest do pobrania do farminga, taka pomarańczowa. Roka, to ona się jakoś coś podobnego się nazywa. Tutaj można zauważyć owijarkę do bel kwadratowych, czyli no naprawdę konkretnie, bo chyba nawet nie wiem, nigdy jeszcze takiej owijarki w realu nie widziałem, która owija kwadratowe belki, ale można zauważyć, że nie będzie dużo koni potrzebowała, bo tu jest mały case, ten co jest na samym początku w grze na Gold Crescie. Także z taką owijareczką sobie daje radę, jak widać. O, i tutaj jest taki dość fajny zestaw. Tutaj jest zbiornik na ziarno. Później tam zejdziemy na dół, to wam wszystko wytłumaczę więcej. Jest zbiornik na ziarno, ciągnik. Tu jest jakiś głębosz, brona aktywna i siewnik podczepiany. Także no, bardzo fajny zestaw, dość konkretnie to wygląda. Także no, będzie się działo w tym farmingu. Ale widać, że chyba dużo koni będzie potrzebował, bo on, ten Deutsch ma chyba nawet największe do 300 koni rozszerzenie, gdzieś 250, tak coś koło tego. Ale co, jedziemy dalej. Tutaj jest presa Kuna do bel kwadratowych. Już bardzo nawet ładna ta presa jest, nie ma jakichś takich dużo potwieranych, taka bardziej kwadratowa. Tam w oddali widać jakąś też talerzówkę. Jakieś pole, fajnie screeny są porobione. No i tutaj mamy takie całego screena, gdzie są wszystkie maszyny. Ale dobrze. Lecimy sobie dalej. Sprzęt. Tu jest producent Kun. Ten głębosz ma szerokość pracy, czyli szerokość 4 metry i 130 koni. Także myślę, że nawet Zetor Forterra sobie da radę z tym głęboszem. Znaczy się, to jest taki jakby trochę ścierniskowy, bo ma takie szerokie łapy i trochę głębosz. Także nie wiadomo, jakby to nazwać. No i tu jest taka brona aktywna ze znacznikami. Kategorie kultywatory. Wymagana ma 100 koni i szerokość pracy 4 metry. No także dość konkretnie. O, cofłem. Także dość konkretnie. No, będzie co robić. Tutaj mamy bardzo fajną talerzóweczkę taką, może taka talerzówka kultywator. No to jest dość podobnego jak jest Weiderstata, ta talerzówka do pobrania. Także no coś podobnego, chyba tylko tekstury są zmienione. Tutaj wymagana moc już trochę więcej, bo 240 koni i szerokość pracy 4 metry. No także dość konkretna talerzóweczka, dość fajna. No i tutaj jest ta właśnie taka talerzówka z tym podsiewaczem, która była, o, tutaj na pierwszym screenie, tylko tutaj nie jest pokazane, proszę bardzo, ten taki zbiornik na ziarno. To ma 220 koni potrzebuje i 6 metrów, także tutaj potrzebuje 244 metry, ale tutaj ma też ten podsiewacz i też taka dość galantniejsza ta talerzówka jest, także no będzie się działo. Tutaj jest właśnie siewnik Kuna. Siewnik pewnie będzie też do zboża, to taki podstawowy siewniczek. Wymagana moc 110 koni, 3 metry szerokości i 2,5 tysiąca litrów pojemności zbiornika. Nie wiem właśnie, czy będzie też jakiś podsiewacz, bo tutaj nic nie pisze w tych wymaganiach i w ogóle. Także no, to się wszystko jeszcze okaże, może gdzieś będzie właśnie opisane to. Ale co, tutaj jest zbiornik na ziarno, chociaż wygląda jak
rozsiewacz nawozu, bo ja to tak na samym początku zauważyłem, mówię, o, będzie fajny rozsiewacz, taki mniejszy. A tu jest, proszę bardzo, zbiornik do nasion. To na 500, także no tutaj dość konkretnie. Jak można na tym chyba screenie, na tym? O, na tym screenie zobaczyć, tutaj jest podpięty właśnie ten zbiornik. I z tego zbiornika idzie do tego, tego agregatu, do tego siewnika jakby. Także no fajnie to wygląda, tutaj jakieś talerze też są. Ale co tam? O właśnie, i tutaj teraz dojechaliśmy do kategorii siewniki. Przepraszam za chrypkę. No i co? Wymagana moc 100 koni, szerokość pracy 4 metry. Czyli jakbyśmy podpięli to i to właśnie, to będzie dość konkretnie to wyglądać wszystko. Że myślę, żeby to będzie fajnie wyglądać. No i tutaj pewnie będzie taki podstawowy siewnik, normalny. Wszystko będzie pewnie można siać nim. Także no, fajny dodatek. No i tutaj mamy co? Siewnik do kukurydzy. I pewnie też do buraków, czy do słonecznika, do kukurydzy, coś w ten deseń, taki dość fajny siewniczek, zaznaczniki, proszę bardzo. No i co, wymagana moc 100 koni, szerokość pracy 5,5 metra prawie, także no dość konkretny ten siewnik jest, tylko no fakt nie jest on chyba składany. No także to jest trochę jednak taki, no trochę będzie uciążliwe go przewieźć, ale to się wszystko okaże w grze. Może będzie się akurat składać, że to będzie wszystko pójdzie do góry i te kubełki będą się tak ładnie układać, ale no to musimy się sami przekonać, lub może będą na jakimś filmiku. Ale co? Szerokość pracy, tutaj mówiłem, 5,5 metra prawie, pojemność tona 204 kilo, 4 litry. No tak, dość dużo można powiedzieć, bo kukurydza to tak się za dużo nie sieje się. No ale tutaj mamy dość fajne opryskiwacze. Tu jest zbiornik na oprysk. Proszę bardzo, 1500 litrów, także no dość duży zbiornik, a oprysku przecież dużo nie idzie. Także no będzie można fajne odcineczki robić. Tutaj mamy opryskiwacz 21 metrów i 1300 litrów pojemności. Także dość dużo litrów, można tak powiedzieć. No i dość szeroki jest opryskiwacz, taki no dość galantny. No i tutaj jest jeszcze większy ten opryskiwacz, ma ponad 36 metrów, czyli dość bardzo dużo i pojemności 4100 litrów. Także dość konkretny będzie ten opryskiwacz, no na większe pola, na areały duże. To będzie to fajnie wyglądać, jakbyśmy sobie podczepili na przód jakiegoś ciągnika ten zbiornik właśnie i później z tyłu ten opryskiwacz. To będzie bardzo ładnie wyglądać, lub ten opryskiwacz, to będzie bardzo ładnie wyglądać. Także no, trzeba sobie kupić taki dodatek, potestować go fagą, dość 15 euro, to dość dużo. Ale co tam? Tutaj mamy rozsiewacz Kuna Axis 42. Szerokość pracy 24 metry, pojemność 3 tony 200. No, jeszcze nie wiadomo jak to wszystko wyjdzie, ale no dość ładny ten rozsiewacz. Także no dość galantnie. Takie na większe areały, czy też na mniejsze. No i tutaj jest kosiarka, raczej dyskowa. Także no dość konkretnie będzie wyglądać. Detale takie jakby, wymagania 80 koni i szerokość platy 4 metry. Czyli tak myślę, że gdybyśmy podpięli tego case'a JXU, co ja mam na przykład na rolniczej dolinie, to by fajnie z tą kosiarką wyglądał. 80 koni, także no nie potrzebuje dużo, a 4 metry to jest dość dużo. Tutaj jest przetrząsarka Kuna GF8702. Wymagana moc 40 koni. Ona za dużo i tak nie potrzebuje, bo to jednak przetrząsarka, a szerokość pracy prawie 9 metrów, 8,7, 8,7 metra, także dość galantnie. Dość duża ta przetrząsarka, chyba taka jak jest Kuna, ta podstawowa. I tutaj jest zgrabiarka. Zgrabiarka Kuna Marge Max XY 902.
że dość fajna, fajnie to wygląda. Wymagana moc 140 koni i szerokość pracy 9,1 metra. Że dość galantnie. Tutaj gdzieś było na screenie, widać chyba tą zgrabiareczkę. O, tutaj właśnie. I myślę, że ona nie jest taka zgrabiareczka gwiazdowa, bo ona jest taka taśmowa. Tak mi się wydaje. Tutaj za dużo nic nie widać, ale myślę, że to tak jest. No i co? Tutaj jest owijarka do bel kwadratowych, czyli nowość. Technologia bel, tutaj nie ma żadnych detali, nic co by tu mogłoby pomóc nam. Model SW4014, owijareczka raczej będzie fajna, bo do kwadratowych bel to jakaś nowość. No i już zbliżamy się ku końca. Dwie presy, Kuna LSB 1290D, kwadratowe bele. Moc 185 koni. Nie wiadomo jaka tutaj jest szerokość tego podbieraka. Nie wiem ile tutaj może mieć tych meterów. Może gdzieś jak 2, 2,5. Także to się wszystko okaże. No i tutaj jest presa rolująca. Wymagana moc 140 koni mechanicznych. Ona jest razem z owijarką, tak jak tutaj można zauważyć. Dość fajna presa. Taki klocek jak nasza presa z Ursusa, tylko jeszcze z dołączoną owijarką i jeszcze jednym kołem. Tak można to sobie powiedzieć. No i co? Myślę, że to by było raczej na tyle. Można tak powiedzieć. No i co? Czekamy, data wydania to jest 14 lutego, także walentynki nam bardzo fajny prezent zrobi Gianz. No i co, tutaj są wszystkie języki: polski, czeski, węgierski, ruski. Tutaj są te wszystkie sprzęty, wiele innych. I co? Tak można powiedzieć, no ten dodatek tak z moich obliczeń, jakby euro było po 4,50, to jest gdzieś tak 67 zł i 50 groszy. Ale gdyby tak gdzieś może była pudełkowana wersja, w co wątpię, to by może to kosztowało gdzieś tak 5 dych, 4 dychy. Ale co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Gdy wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I ja was tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.